Miasto Suwałki nie zamierza dłużej niż do końca 2023 roku dzierżawić schroniska dla zwierząt przy ulicy Sianorzędź. Przetarg na opiekę i odłów bezdomnych zwierząt w 2024 roku już ogłoszono. Jeśli właściciel suwalskiego kompleksu nie zdecyduje się na złożenie oferty, podopieczni placówki trafią do innego schroniska, o ile takie się znajdzie. Odpowiednio wcześnie ogłosiliśmy przetarg i wierzymy, że uda się nam wyłonić wykonawcę, poinformował nas rzecznik prezydenta Suwałk Kamil Sznel. Koszt dzierżawy schroniska był olbrzymi. Miesięcznie samorząd płaci właścicielowi aż 23 tysiące brutto. Faktem jest, że teren i infrastruktura są bez zarzutu, ale i kwota robi wrażenie. Topniejący budżet samorządowy zdaje się, że nie udźwignie dłużej takiego wydatku, szczególnie, że usługi obecnego operatora do tanich nie należą. Tymczasem Suwałki obiegła informacja, że ten zrezygnował ze świadczenia usług, które winien był realizować do końca roku. Tak przynajmniej wynika z dokumentacji dostępnej w Suwalskim Biuletynie Informacji Publicznej. Zaskakująca zatem wydaje się informacja, którą uzyskaliśmy wczoraj od przedstawiciela ratusza. To nie tak, że operator zrezygnował z prowadzenia schroniska, bo nie zrezygnował, natomiast my byliśmy zobligowani do tego, by ogłosić przetarg na prowadzenie schroniska. Otworzyliśmy oferty i okazało się po otwarciu ofert, że dotychczasowy prowadzący, nazwijmy to, nie złożył swojej oferty, natomiast pojawiła się oferta z innej firmy. Analiza treści biuletynu wskazuje, że przetargi dotyczące opieki nad czworonogami ogłoszono dwa. Pierwszy na świadczenie usług w 2024 roku, w którym to od podmiotu wykonującego usługi wymaga się posiadania tytułu prawnego do schroniska. To postępowanie wciąż trwa i termin składania ofert upłynie dopiero 6 września. Drugie postępowanie na świadczenie usług do końca bieżącego roku ogłoszono dość niespodziewanie, choć jak wspomnieliśmy, z wzoru umowy dostępnej w BIP-ie wynika, że wykonawca miał realizować zadania do końca bieżącego roku. Dlaczego tak się nie stanie? Trudno zgadywać. Umowy z jedynym chętnym do tej pory nie zawarto. My na tym etapie jesteśmy na etapie analizy tejże oferty. Poprosiliśmy tutaj o pewne uzupełnienia tego podmiotu, by nam je przedłożył. Jeżeli dokumenty będą się zgadzały i będzie wszystko zgodne z założeniami przetargowymi, to przystąpimy do rozstrzygnięcia tego przetargu. Ten przetarg zakłada prowadzenie schroniska do końca tego roku. Jeżeli chodzi o tą ofertę, to zaskoczyła nas tutaj cena. Mam tutaj na myśli to, że jest to dość niska cena, dlatego też w naszym piśmie skierowanym do tego podmiotu poprosiliśmy o wyjaśnienie, czy rzeczywiście cena została tutaj dobrze skalkulowana, czy nie została ona w żaden sposób zaniżona. Jeżeli ten potencjalny operator to potwierdzi, to przystąpimy wtedy do rozstrzygnięcia tego postępowania. Miasto, jak zapewnił nas Kamil Sznel, nie miało uwag do jakości usług świadczonych przez dotychczasowego operatora.